6, dobra. Musisz od tyłu i do przodu wtedy. Dziewczynki, chodźcie, już jest jedzonko gotowe. A wy co tutaj robicie? Znowu gracie? A nic, po prostu się bawimy. Dobra dziewczyny, kończcie już te zabawy, bo wszystko wystygnie. Chodźcie jeść. Dobra, idziemy. No chodźcie sobie tu usiąść, kompoci. Smacznego. A co to mamo jest? No pyszne kotleciki z kurczaka, przecież lubicie. Ja już takie znam, bo mama robiła. No ja właśnie mam przepis od twojej mamy, Tosia. No to smacznego dziewczynki. Dziękujemy. Jaką lekturę teraz czytacie? Czytamy Dzieci z Bullerbyn, a wy? O psie, który jeździł koleją. Fajna lektura. Mama, o który przyjdzie tata? A mówił, że za pół godziny będzie gdzieś. Nie wiem, gdzieś poszedł do sklepu. On zawsze wychodzi do sklepu, co nie, Tosia? Dziwne trochę. Oglądałam te filmiki z bratem bliźniakiem i zawsze nie ma twojego taty. No widzowie też to zauważyli, coś jest podejrzane. No, to jest trochę podejrzane. Dziwnie, zawsze ktoś idzie. No i jak dziewczynki, smakuje wam? Dołożyć wam jeszcze? Smakuje, ale dobrze. Dziękuję. Mama, co tam takiego dobrego podżerasz? A nic, takie ciasteczka, ale bardzo pyszne. To co, idziemy już się bawić do pokoju? No to zaraz pójdziemy, tylko się napiję kompotu. Okej. Dziewczyny! Nie wiemy! Może tata nie zamknął jak wychodził? Nie wiecie nic na ten temat? No właśnie nie wiemy! No dobra dziewczyny, idźcie się teraz pobawić, drzwi zamknięte, ale bardzo to jest dla mnie zastanawiające. Dobra, idźcie się bawić, ja posprzątam po obiedzie. O matko! Zobacz co jest na biurku! O nie, on znowu tutaj był, wiesz kto chyba? To on? Mama, szybko chodź! Co się dzieje? Znowu jakaś... Michasia, co się stało znowu? Mamo, no zobacz, co jest na biurku! No co tam są? Skąd wy to macie? Co to w ogóle jest? My tego nie wzięliśmy. Może to jakiś łańcuch? Co tu jest? Rozwiążła mi główkę, a brakujące liczby użyj jako szyfry do chutki. Mamo, wiesz, co to mógł być? No nawet mi nie mógł, przecież ostatnio były, wiesz, jaka była afera. To chodźcie, to może otworzymy. Okej. Dobry pomysł. Właśnie, chodźmy tutaj. Będzie nam wygodniej. Co jest w środku? 3, 3, 4, 5, 6, 12. Co tu trzeba zrobić? Tutaj będzie 4. Ale jak 4? Przecież tu są jakieś kartoniki namalowane. Skąd wy to wiecie? Bo są 3 kartoniki i żeby było 12, musisz dać 4. No mamo, dzielenia, co to nie masz dzielenia? O, faktycznie. No to co, trzeba 3 czwórki tu wbić, Tosia? Nie, bo ten wynik działania to będzie ten kod. Aha, to jest rzeczywiście trudna zagadka.
Ale czemu bliźniak to znowu wymyślił? Może żeby nam utrudnić zadanie? No mnie się wydaje, że on lubi łamigłówki i dał wam taką zagadkę. Ale co jest w środku, tego nie wiemy. Dobra, skończmy tą dyskusję i zaczynajmy otwierać. Okej. Czyli tak, 3, 4, no to... No to już wiemy, że tu będzie ile? 4. 4. No mam, to ja idę po kartkę. No. To będzie... Brawo. Czyli to będzie... Tak, to jest 4? To jest... Właśnie. To jest 5. Bijajcie. 1, 0. Okay. 5. Tworzycie? Tak! Jest! Jejku, co jest w środku? Dziewczyny! Uwaga! Jej! Coś widać! Uwaga! 3, 2, 1! Wow! A czemu nam brat bliźniak dał gry? No nie wiem, może to jest jego kolejna zagadka jakaś. Ale fajne są te gry. Musimy je zaraz sobie otworzyć i zagrać. No naprawdę? Na boku, na głowie? Wow! Mamo, zagrasz z nami? No jasne! Jasno? To od czego zaczynamy, Michasia? Nie wiem, może od awokado? Właśnie. To bardzo zachęcająco wygląda. To dajcie, resztę pudła damy na biurko, a w to zagramy. Ale musimy poznać reguły. Wow! Ale to ładnie wygląda. O, 70 kart. No faktycznie, zobacz jak dużo. No to dziewczyny, zaczynamy grę. Ja tutaj potasuję karty. No to proszę, rozdajemy karty. Musimy wszystkie rozdać. I rozpoczyna najmłodszy grać, czyli kto? Ja. O co chodziło bratu bliźniakowi z tą grą? Ale zobacz, te karty są zielone jak jego rękawiczki. Rzeczywiście! Tosia, ty masz rację, one są też zielone. Tak jak awokado. Właśnie, pamiętasz ostatnio? Co takiego? No wiesz, przecież on zabrał awokado i to był prezent dla taty. No właśnie, a gra nazywa się Awokado Smash. Dobra, grajmy, a nie dyskutujmy. Masz rację. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Smash, a zasz! O nie, przegrałam, więc muszę zabrać wszystkie karty. 1. Smash! No nie, znowu! 1. 2, 3, 4. Smash! Smash! Wiecie czemu smash? Bo powiedziałam 4 i moja karta też była 4. No trudno, biorę wszystkie. Ale za to zaczynasz kolejną rundę. A wiecie, kto wygra? Kto się pierwszy pozbędzie kart. Świetnie. 1, 2, 3, 4. Smash! Smash! Misia! 15? 16? 17! Brawo! Tosia wygrała, brawo! Michaśka, to już otwórz okay. Ciekawe, czy będziesz mistrzem? Wow! Co to jest? Co to jest? Czekajcie, tu są jeszcze instrukcje. Joj! Wow, suma! Ale super! No to gramy! Zaczynam ja! Tak. Rzucasz? O nie! O nie, straciłaś przeciwnika! Ale jestem na plecach! Czyli masz 0 punktów. Tak, ale jeżeli masz jednego poza ringiem, 0 punktów dostajesz. Pomimo tego, że ten jest na plecach. Dobrze, to wpisujesz sobie 0. Teraz Tosia. O! O nie! Co to? Dwóch na plecach? Płasko na plecy. O nie! Ale ja mam 0 punktów. No to masz, Tosiu, minus 50. Wpisujemy. Tosia pisze. 50. Michasia ma ile? 0. Dobra, to teraz moja kolej. O. Jeden leży na brzuchu, a ten na plecach. 25. Jest! A wiecie, że są dwa typy gry i kiedy się wygrywa? No kiedy? W sumo turnieju wygrywa ten gracz, który zdobędzie 500 lub powyżej 500 punktów. Ale przecież to już z innej gry może mieć aż 300. No tak, ale albo można też stracić, jeżeli twój gracz wyląduje na plecach. Słuchajcie, jest jeszcze druga gra. W tej grze, kto ma najmniej punktów, odpada. Ulala. Dobra, zaczynamy. O, Michasia.
Ale ryzykownie rzucasz, bo wypada ci tak z góry. Na głowie. Na głowie to jest punktów, czekajcie. Aż 100. No ale wow. Jeden wypadł poza ring. Jest, mam 600 punktów. Czyli wygrałaś, brawo! No, gratulujemy! Ukłony. Ukłony, uściski, gratulacje! Dobra, odłożone. No, następna gra jaka? Może weźmiemy tą. O! To jest ta łamigłówek. Mi się to nie ciekawe. Kto lubi łamigłówki? Ręka ja. Ja! Wszyscy lubią. Ciekawe, czy Marek lubi. No właśnie. A może brat bliźniak też? No on na pewno lubi, skoro nam dał. Dobra dziewczyny, to otwieramy. Okej. Okay. Zobaczymy, co tym razem. Chyba tak, o tak. Wow! Wow! No, to jest takie, widzisz, to się... Ej, pokaż. No, to jest takie... Zaraz wam zadam zagadkę. Łamigłówka pierwsza. Pokonaj siły natury. Umieść rakietę w kubeczku. Postaw na płaskiej powierzchni. Uwaga! Czubek rakiety powinien być widoczny. Czy wpadniesz na to, jak usunąć rakietę bez przesuwania ani dotykania kubeczka? Nie wolno używać rąk. Tosia, a ty wiesz, jak to zrobić? Jeszcze nie. Nie można używać rąk. Nie można tego dotykać. No nie. To może to trzeba dmuchać. Brawo! Niżej. Brawo! Transformujący się robot. Znajdź odpowiedni sposób. Przemień kostkę w robota. Czy wpadniesz na to, jak z powrotem zmienić robota w kostkę? To zadanie już chyba wymaga więcej czasu. Dobra, chyba taki miał być. Porównamy. No. O, świetnie, Tosia, super ci wyszło. A ja znam ten kwadrat, bo czasami mamy na zadanie domowe, że wszędzie musi być pewna liczba, brawo. Musi być pionowo i musi być poziomo. Super, a wiesz jaka tu musi być? Tu musi być 10. Tak, i tu trzeba ułożyć, żeby poziomo, pionowo i na ukos była suma cyfr 10. Zobacz, bo tu będzie tak, 5, 8. Dobra dziewczyny, to może łamigłówka na później, a teraz weźmy ostatnią grę. Nope. Czyli eliminująca gra karciana. Tak. Dobra, to pochodźmy na łóżko. Dobrze, to przygotujemy się do ostatniej rozgrywki. Tak. No, jesteśmy początkujący, rozdajemy po 8 kart. A wy napiszcie w społeczności, czy już graliście w jakąś z tych gier. Ciekawe kogo są, to napiszcie w społeczności. I zostawcie łapkę w górę. Dobrze, to zaczynamy. Pierwsza karta ze stosu. 2. Zaczyna pierwszy gracz od lewej. Po mojej stronie. Yeah. Proszę, Tosia, wiesz co musisz dać za kartę? Brawo, brawo! Teraz czas na Michasie, dobieramy kolory. Musisz dać 3 karty, bo tu jest trójeczka, która mówi o tym, ile kart masz dać. Dobrze, świetnie. Ja muszę dać 2 karty. Może ta i ta. Wygrywa ten, kto jako ostatni będzie miał karty w ręce. Uuu. To ile muszę dać? 3? No, ty musisz dać 1. Raz. Ojej, a ja muszę dać 3. Chyba nie mam. Muszę dobrać właśnie z tego stosu. Dobrze. O, ale tu mam jeszcze. Proszę, czas na Tosię. W takim razie ja wygrałam, bo mam karty, a wy już ich nie macie. Dobra, zbieramy to. A powiedzcie mi, która wam się najbardziej podobała gra z tego tajniczego kubła? Awokado! Awokado! Ale pozostałe też były super. No pewnie. Dobrze dziewczyny, to pakujemy już wszystkie gry. Sprzątamy, a wy koniecznie napiszcie w społeczności, kto znowu podrzucił to pudło. Co na dzisiaj to już tyle? Koniecznie dajcie łapkę w górę! I do następnego odcinka! To na razie, pa!